Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie już po świętach. Mam nadzieję, że spędziliście te święta Państwo jak najlepiej. Wierzę w to, że niektórym osobom być może było smutno, może kogoś straciliście, straciłyście lub z jakiegoś innego powodu. No, jest mi bardzo przykro, znam ten stan, kiedy są pierwsze urodziny bez osoby, pierwsze święta, pierwsze wakacje i tak później powolutku, powolutku dochodzimy do siebie. I tutaj życzę Wam, moi drodzy, aby teraz z tą wiosną przyszła do Was wiara i nadzieja, że wszystko się ułoży. Wiara również w to, że jeżeli ja pomogę, to się na pewno ułoży. Przy okazji, drogie barany, życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego, spełnienia Waszych marzeń, również tego, żeby, jeżeli szukasz miłości, żeby ją znaleźć, i zdrowia, przede wszystkim zdrowia, moi drodzy. Chciałabym przy okazji powiedzieć, będę to mówić w majowych czytaniach, jeżeli nie zapomnę w następnych. Sama jestem baranem, pierwszego miałam urodziny i moje urodziny są troszeczkę smutne od kiedy skończyłam 30 lat, był pogrzeb mojego kochanego taty i od tego czasu moje urodziny wyglądają inaczej i zapewne będą tak wyglądać do końca mojego życia. Bardzo tęsknię tego dnia, ale bardzo się cieszę, że akurat tego dnia mogę zatęsknić, jeśli wiecie, o co chodzi. To się po latach wyrabia takie właśnie nastawienie. Moi drodzy, ponieważ planety znowu zafundowały nam bieg wsteczny, czy planeta, w tej chwili nie powiem, bo akurat tego nie śledzę. Jeżeli wiecie, ja wiem chyba Mars albo Merkury, nie pamiętam właśnie który, a nie chcę tutaj teraz palnąć gafy. Moi drodzy, lecimy do tyłu. Do tyłu, czyli barany, ponieważ mamy urodziny, później ryby, wodnik i tak dalej, do tyłu. Na koniec czytania 5 odpowiedzi od aniołów, nie 3 jak zwykle, wyciągnę 5 kart dla Was. Dziękuję za wysłuchanie wstępu. Niektórzy oczywiście nie lubią, ale to jest nasze, że tak powiem, 5 minut, żeby powiedzieć coś do Was, prawda? Miłego. Podziękować za to, że na przykład przewijacie mój film do końca, jeżeli czytanie z Wami nie rezonuje, bo to technicznie jest bardzo ważne. Praca na YouTubie jest, powiem Wam, ciężka. To nie chodzi o to, że jest tylko czytanie. Trzeba to czytanie zrobić, trzeba to czytanie wrzucić, później trzeba, nie mówię o różnych innych papierkowych sprawach, to nie, to są naprawdę... Ale robi się to z przyjemnością, tym bardziej, kiedy są osoby, które naprawdę piszą bardzo, bardzo fajne komentarze. Nie, żeby tam jakoś chce się, jak to się mówi u nas na Śląsku, przechlebić, tylko po prostu jest to bardzo miłe, że osoby są takie, które rozumią, że taka energia zwrotna jest bardzo ważna. Bo w przyszłości, kto wie, wpadniesz na pomysł, żeby ten pierwszy raz wystąpić, będziesz mieć tremę, będziesz później czekać, to później też, że tak powiem, te emocje, kto obejrzy, ile osób, tak? To później trzeba w sobie zwalczyć, żeby tylko o tym nie myśleć, prawda? Ale jest to ekscytacja, kiedy robi się coś nowego, tym bardziej, kiedy jest odpowiedź zwrotna, moi kochani. Także tyle. Dziękuję Wam. Zaczynamy, moi kochani. Zaczynamy. Dopowiadające. Baran, maj 2024. Jeszcze chciałam powiedzieć, jeżeli któraś z Was lub któryś z Was, polecam Panie, bo Panowie to ja tak, żeby coś tam
No mogę wysłuchać, oczywiście, nie ma problemu. Robię to za darmo. Jeżeli czujesz się bardzo samotna, zwłaszcza panie, zwłaszcza starsze panie, mówię tu, nie chcę obrazić pań powyżej 40 lat, ale dojrzałe kobiety, które mają problem, nie mają komu powiedzieć, napisz do mnie, dzwonimy się, możesz się wygadać. Nie jestem psychologiem, nie jestem jakimś psychoterapeutą, ale jestem bardzo, bardzo dobrym słuchaczem. Także, jeżeli chcesz, raz w tygodniu poświęcam właśnie na takie rozmowy około razem 2-3 godziny, zależy ile osób chce pogadać, ile potrzebuje, prawda? Mnie to też się przyda, jeśli chodzi o karty. Takie doświadczenie, że tak powiem, ludzkie. Dobrze, moi drodzy, sprawa główna. Problem. Król mieczy. Może to być kobieta, jeżeli jesteś mężczyzną, może chodzić o mężczyznę lub kobietę. Jeżeli jesteś kobietą, również może chodzić o mężczyznę albo kobietę. Dopasujcie sobie. Czytanie jest ogólne, nie wszystkie wiadomości są do jednej osoby. Tutaj w różnych kartach jeszcze Wam powiem, tu powiem o tej energii, o następnej i będziemy łączyć karty ze sobą, tak? Także jeżeli interesują Cię znaczenia kart również, no to dobrze trafiłaś, dobrze trafiłeś. Więc tak, po pierwsze Król Mieczy może mówić o lekarzach różnego rodzaju, zwłaszcza chirurgia. Także jeżeli coś zauważyłaś, nie ignoruj tego. Król Mieczy to jest naukowiec, profesor wyższej uczelni, tak, filozof, matematyk. Jeżeli matematyk, to jakiś ekspert, może być rzeczoznawca również tutaj. Adwokat, prawnik, sędzia, policjant, oczywiście, że tak, szef policji, szefowa policji lub jakiś ktoś wyższy, tak? Kieruje się inteligencją. Może to być bardzo ważny ktoś, taki jak ojciec, dziadek, ktoś, z kim się rozstałaś, kto odszedł. To jest też energia osoby po rozwodzie lub osoby rozwodzącej się. Bliźnięta waga wodnik. Jeżeli to kogoś interesuje, ale ja jeżeli w czytaniu ogólnym, jeżeli słuchasz czytania ogólnego, to nie musi z Tobą rezonować akurat to, co powiedziałam, te znaki. Król, mam nadzieję, że macie kawkę, ja mam. Powiecie, że ja lubię sobie pogadać. On mówi o tym, że trzeba rozwiązać, zakończyć coś. Jeżeli będzie jakiś osąd, ma być on sprawiedliwy i on będzie sprawiedliwy. Jakąś tutaj sprawę ktoś rozwiązuje lub ma rozwiązać dyplomatycznie. Coś zakończyć lub coś naprawić. Trzeba na jakąś sprawę tutaj spojrzeć z lotu ptaka, wiesz? Nie nisko przy ziemi, tylko z lotu ptaka, szerzej. Dla kogoś to było. W zależności od sytuacji, pomoże Ci w rozwiązaniu lub naprawieniu błędu również ten Król Mieczy. Na przykład, chcesz udowodnić komuś coś, na przykład lub oskarżyć kogoś, że oszukiwał albo że nie ma racji i wtedy nie idziesz i nie walisz prosto z mostu. Ty oszuście jeden, albo ty nie chciałeś oszukać. Nie. Tu w tej energii jest osoba,
która zbiera dowody, szuka informacji, na przykład eksperta, nawet żeby pomógł znaleźć te dowody, jeżeli sama na przykład nie daje rady, no to muszę kogoś znaleźć, żeby pomógł znaleźć dowody. Tak jak w kryminalistyce się to robi, tak? Ten król mówi też, że trzeba będzie zaakceptować to jest do kogoś innego. Ja tu w całym czytaniu będę też do ciebie mówić być może. Że trzeba będzie zaakceptować tego człowieka, tą sytuację, siebie, takim, jakim jest naprawdę. Na przykład zaczynasz pracę i przychodzi jakiś młody, twoim zdaniem, koleś, jakiś niedouczony, nie wiadomo co, i okazuje się, że jest twoim menadżerem. No i tutaj chodzi o to, żeby mieć respekt, szacunek, tak? Bo jeżeli ta osoba została menadżerem, no to znaczy, że ma wiedzę. Albo młodszy adwokat na przykład. Może zaczynasz praktykę gdzieś. I ktoś taki jest w tym miejscu, bo zna się na rzeczy. O to mi chodzi. Po prostu, żeby nie być takim, wiesz, co ty to tam wiesz, ty jesteś 30 lat młodszy ode mnie, co ty wiesz? Ta osoba wie, zna się na rzeczy. Ale on też lubi, słuchajcie, z innej beczki, on może mówić o jakimś mitomanie. Taki bajerant, wiecie, kombinator. Kiedyś się mówiło szpaner na to. Zrozumiały, kutliwy lubi być. Pozer, na pozór. Opowiada różne rzeczy, taki bajkopisarz, nie? Efekciarz, o. Do tego pępek świata. On lubi być pępkiem świata. Raczej powiedziałabym, że to taka energia wodnikowa. Te cienie, tak? Bo wszyscy mamy jakieś trupy w szafie. No niestety mamy. I je trzeba otworzyć, przyjąć, wywalić. Do widzenia panom. Kłamca, nabieracz i taki mistyfikator. To chodzi, może też chodzić o mistyfikację jakiejś sytuacji. Nie szanuje prawa. Sprowadza na złą drogę. Jak on to robi? On może wpływać na was, albo wpłynął na was, lub wpłynie. Albo przez tą osobę po prostu to wszystko tutaj się dzieje. I tej osoby nie ma, być może. Ale jej wpływ, te jej zasady, że ojciec to jest, to wszystko, co ta osoba zostawiła, to zostało w waszym życiu. I teraz, moi drodzy, wyzwanie miesiąca. Ja sobie tylko to zobaczę. Czekanie na zakończenie karmy, na zakończenie etapu, na zakończenie czegoś, co było zawieszone, ale teraz rusza. No i jest tutaj sukces. Pomoc, dawanie i branie, wzajemność. Ale dobrze, już nie będę tych kart teraz mieszać, bo obejrzałam sobie pod spodem. Dobra. Tutaj teraz tak. To jest karta dzielności, karta odwagi. Ta osoba tutaj jest odważna na tym obrazku, bo karty to są tylko obrazki, tak? I walka, jakieś specjalne zadanie do wykonania to jest.
Walka o miedzę mi się tu kojarzy. Jak kiedyś, prawda? Walka o miedzę. Może o jakiś land chcę, może o jakiś, jak się to mówi, grunty albo coś. To jest taka walka, gra, w której panują zasady, panują ograniczenia. I dążąc do sukcesu, trzeba właśnie pamiętać o tym, żeby przestrzegać reguł gry. To jest wyzwanie miesiąca. Jeżeli nie, może być upokorzenie. Na przykład, coś wam zginęło, lub coś ktoś chce, prawda? I żeby na przykład nie osądzać tego człowieka z góry, bo możecie albo tą osobę upokorzyć, albo wy będziecie upokorzeni. Trzeba przestrzegać reguł gry, wtedy to będzie walka fair play i bez żadnych niespodzianek. Taka walka z silnej pozycji. Albo to jest ktoś po drugiej stronie, kto walczy z wami, na przykład w sądzie, tak? I ta osoba walczy z silnej pozycji. Ta osoba ma doświadczenia i ona z tych doświadczeń korzysta. Ma dowody być może jakieś lub zbiera, tak? Jest jakiś konflikt tutaj, definitywnie. Jeśli chodzi o miłość, jest jakaś osoba, która, może znasz tą osobę. Ta osoba nie szuka miłości. Ona nie szuka miłości. Ty może tak myślisz. Ta osoba albo szukała, albo szuka kogoś, albo będzie, tak? Na pokaz, żeby się pochwalić tobą, piękną, zadbaną kobietą na przykład, lub mężczyzną, który może sam wychowuje dzieci, który jest zadbany, tak? Żeby się pochwalić przed innymi. Zobacz, co zdobyłem. Albo na przykład czasami jest tak, że ludzie specjalnie zazdrośni podrywają żony bogatych, dobrych ludzi, żeby tylko udowodnić, że są lepsi od nich. Ale to tacy psychopaci raczej robią. Ale ta, już nie mówimy o takich okropnych, prawda, rzeczach. Chodzi o to, że po prostu ktoś się pokazuje z kimś na pokaz. Po prostu. Tak jak to było w, nie pamiętam teraz tej nazwy filmu. Coś z pamięcią mam. Od tygodnia chyba. Pokazuje się też gra na giełdzie, jakieś akcje, jakieś granie, pieniądze. Ta karta może zapowiadać zyski, owszem. I to jest walka. Również jakieś gry sportowe, turnieje, zawody, jakieś egzaminy, coś takiego. I jest tutaj ostrzeżenie. Ktoś właśnie gra na pozór. Nie wiem, robi, raczej wykonuje jakieś pozorne ruchy. Na przykład, jeśli chodzi o sprawy formalne, ta osoba niby wam coś mówi, że wszystko jest w porządku, wiecie, takie coś, ale to są tylko pozory. To takie formalne sprawy, to trzeba zakończyć dla niektórych z was. To jest też taka odwaga, na przykład w momencie, w którym ktoś się sprzeciwia, obejmuje przywództwo. Na przykład mówisz: słuchaj, tak wybrałam, tak wybrałem, tak postanowiłam, postanowiłem i ja teraz zrobię tak, jak uważam, że jest według prawa, jak uważam, że jest fair, jak uważam, że powinno być. Tutaj na tej karcie ten człowiek może się wahać,
Czemu się wahasz? Czemu? Czy sprostasz temu zadaniu? Sprostasz. I teraz, co jest przyczyną tego, co się dzieje? No, wodnik. Jeśli znacie wodnika, pokazuje nam się wyszła lub wyjdzie jakaś prawda na jaw. Tutaj jest pokazane poświęcenie dla drugiej osoby. Ktoś się poświęcił dla drugiej osoby. I ja sobie tutaj te karty... I nie ma efektów. Nie wiem, może urlop wam ktoś przedłuża, może już zmęczeni jesteście. Jeśli chodzi o jakieś słabe punkty w relacji, w jakimś związku, w jakiejś nawet relacji... Jest lęk przed okazaniem tego, co czujesz wprost. Jest lęk przed pokazaniem tego, ta osoba może się obawia powiedzieć wprost, co czuje, tak jak jest. Na przykład osoby tej samej płci mają taki problem. Wiecie, kiedyś, ja rozumiem to. Nie popieram, nie jestem przeciwna, to jest natura. Ja nie mówię tu o sektach, które ściągają młode osoby i wmawiają im różne rzeczy, żeby zmieniły to, to czy tamto. Ja mówię o ludziach, którzy są urodzeni. Kiedyś byli tacy ludzie, jak byłam mała, w latach 70., 80. byli, tylko się kryli. Mężczyźni brali śluby z kobietami nawet, mieli dzieci. No ale czy to jest życie? Bo nagle się może okazać, że nie wiem, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Może się okazać, że jesteś kobietą i ta osoba jest młodsza. I ktoś ci tam powie, co ty to wiesz. Albo się okaże, że jesteś mężczyzną i poznasz mężczyznę nagle. I sam będziesz, czy sama będziesz w szoku, że takie coś się zdarzyło. Tu o to chodzi. Spontaniczność również. Baran jest bardzo spontaniczny. Ale któryś z was ma kogoś takiego, kto tej umiejętności nie ma? Może chodzi o kogoś, kto nie jest spontaniczny wobec siebie. Nie ma tej otwartości na planowanie przyszłości razem. Jakby ta osoba się boi marzyć. Jesteś też którejś z was, droga pani, drogi panie, spod znaku barana, a może to twój partner, może to ktoś, kogo znasz. Jest ktoś odgrodzony od przyjaciół, od rodziny. Sam się odgradza być może. Jakby sparzyłaś się na tym człowieku lub możesz się sparzyć. Bierzcie sobie, wiecie, czasami jest tak. Ty pytasz o to, czy spotkasz miłość, prawda? A karty ci chcą powiedzieć, o co chodzi, zanim tą miłość spotkasz. Co zrobisz, prawda? Bo to, że tak siedzimy i rozpaczamy, prawda? Czarno widzimy coś. Cofamy się w rozwoju. Po prostu. I może się właśnie sparzyłaś na tym. Oczywiście. Na tej sprawie ktoś cię zawiódł. Może źle ulokowałaś lub ulokowałeś swoje uczucia. I zanim zrobisz następny krok, musisz to przerobić. Jeszcze ostatni raz. Nie rozpamiętywać już potem tej przeszłości. No to się wydarzyło, no to przecież tego nie zmienię. Też trzeba wrócić do czegoś, albo ktoś będzie chciał wrócić, ale
trzeba wrócić do czegoś albo do kogoś z przeszłości, do jakiejś sprawy. Może coś, co kiedyś rozpoczęłaś, rozpocząłeś, myślałeś o tym, o jakiejś twórczości. Potrzebna jest tutaj wiara i nadzieja. Gdzie ona jest? Kto was pozbawia tej wiary, tej nadziei? Dlaczego się cofasz w rozwoju? Dlaczego ktoś może nie pozwala wam być spontanicznym? Może ktoś w ogóle się wycofał, nie ma tej osoby, po to, żeby wrócić do sprawy. Może coś zbiera, jakieś dowody, może coś, nie wiem, może właśnie chodzi o tego rzeczoznawcę jakiegoś. Wróci to. I teraz, moi drodzy, następną kartą, co ma odejść do przeszłości? Umiarkowanie. To jest karta emocji. To jest karta zrównoważenia emocji. Zodiakalny strzelec. Ktoś, komuś kończy się cierpliwość. Ktoś postanawia odejść z tego związku, z tej relacji, z tego romansu. Może ktoś postanawia odejść od nałogów. Tutaj, jeżeli masz osobę taką, powiedziałabym, która właśnie ma problemy z nałogami, nie ma harmonii w tym związku, nie wiem, co tam taki... taki niereformowalny, prawda? No to tutaj nie będzie zmiany i tu, jeżeli czekasz na zmianę jakiś czas co do sytuacji, co do osoby, to się samo nie zmieni. Nie, ty to musisz zrobić. Tu już jest po katastrofie, wiesz? To się już tutaj... Tego już nie ma. Przepracowanie pokazuje się. Nie ma na coś zgody. Brakuje harmonii. Są huśtawki nastrojów. Są huśtawki nastrojów. Ten król mieczy, on po prostu z nim, nie wiadomo, z tym takim, mówię, niepoważnym, prawda? On po prostu raz jest taki, raz jest taki. A ty ciągle może go bronisz. Czyje są te huśtawki nastrojów? Twoje? Czy tej osoby? Nie wiem kogo, ale to blokuje prawidłowe funkcjonowanie. Czy tej relacji, czy tego związku, czy tej sprawy, czy życia w ogóle. Wszystko, co nam siedzi gdzieś tam z tyłu, blokuje nam prawidłowe funkcjonowanie. Nie ma harmonii. Traci się motywację. Nic się potem nie chce. No chyba, że macie do czynienia właśnie z jakimś leniem. Nie zmieni się, zostaw to. Ta osoba. Do przeszłości też odchodzi tak zwane... Jeżeli do tej pory działał ktoś nieprzemyślanie. Ja wiem, o co chodzi, bo ja już to w sobie przerobiłam i teraz zanim powiem, jak się to mówi, to pomyślę. A już zanim zadziałam, to pomyślę 100 razy. No chyba, że jestem pewna, to wtedy nie, po prostu idę w to i koniec. Takie hop do przodu, nie? Gwałtowne reakcje. To jest taka zmarnowana energia. Na przykład kojarzy mi się z takim... I wiecie co, czasami widać, pokazują w telewizji sprawy w sądzie, nie? I ludzie tam na tym korytarzu krzyczą na siebie, wyzywają się. Taka zmarnowana energia, niepotrzebna, prawda? Brak tolerancji również. Może ktoś nie tolerować twojego wyboru.
Jeżeli jesteś pewna, że to jest dobry wybór, że ta osoba cię nie krzywdzi, że czujesz się z tą osobą dobrze, no to warto walczyć o tą osobę, ale jeżeli może ci ktoś mówi, słuchaj, to nie ma sensu, czy te, na przykład, czy to leczenie, czy ta, ten biznes, czy ta inwestycja, nie? No to też takie coś się pokazuje, żeby nie skakać od razu, żeby nie dać się wyprowadzić z równowagi w jakiejś sytuacji. Nie wiem, jaka to będzie, nie będę tu zmyślać teraz. Będzie jakaś sytuacja, załóżmy, przedstawisz komuś kogoś, czy powiesz komuś, że na przykład twoja dziewczyna, czy tam, nie wiem, jesteś mężczyzną, jakieś inne, chcecie ogłoszenie dać, może być brak tolerancji i ty nie daj się wyprowadzić z równowagi. Rozumiem, że tego nie tolerujecie. Jest mi z tego powodu trochę niewygodnie. Nie mówiłabym, że jest mi przykro. Ja idę po prostu swoją drogą. Tak czuję, to chcę robić i w końcu zaczynam to. Nie kłócić się, wiecie. Teraz baran tutaj mierzy siły na zamiary. Zresztą barany są rezolutne. Są rezolutne. Może chodzi o jakąś twoją osobę, która ma tam milion pomysłów, wiecie, opowiada, obiecuje, na bajek tyle napisała i wiecie, zmarnowana energia. Zmarnowana energia. A jeżeli już się z czymś przeliczyłaś, czy przeliczyłeś, to tutaj karta mówi zrezygnuj zawczasu. Zrezygnuj zawczasu. Bo możesz stracić więcej niż myślisz. Również zwróciłabym uwagę na kogoś fałszywego, kto no tylko klepie, wiesz, po plecach, wszystko będzie dobrze, to już jest to, tak was tam, nie? Czaruje, a sprawy się nie posuwają do przodu. Też jest jakaś osoba, która, no przykro mi, nie chce ratować tego związku. Nie chce ratować tej relacji. Nie będzie tego robić. Jest zniechęcony, ktoś zmęczony. Tak. Też taka, jeżeli izolujesz się od innych, jesteś samotną osobą, spotkasz kogoś, kto cię naprawdę, albo już spotkałeś kogoś, kto cię zainspiruje do czegoś, wiesz? Zainspiruje. Jeżeli nie masz tej weny twórczej, no to ona będzie. Niepotrzebne ryzyko, moi drodzy. Tu jest takie to albo to. Wiesz, niepotrzebnie ryzykowanie takie. Żeby też nie ulegać naciskom z zewnątrz. Na przykład macie jakieś decyzje bardzo ważne do podjęcia, tak jak mówię. Nie ulegajcie naciskom, bo jeśli kto wam coś powie, to nie. Dobra, o czym myślisz? Co masz w głowie? O kim? 9 monet. Bardzo ważne tutaj są dla kogoś pieniądze. Sprawa może o majątek, o jakieś alimenty, może o coś, zapłata za coś. I bardzo ważne też jest dla tej osoby, dla ciebie, stabilizacja. To jest, wymyślicie o, lub macie myśleć o tym, że zysk ma być czysty. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jeżeli mamy mieć pieniądze, które nas mają cieszyć,
to one mają być pozbawione, nieobciążone żadnymi moralnymi względami, tak? Czyli, wiecie, szantaże, jakieś sprzedawanie informacji, jakieś takie różne kradzieże. Czysty zysk mówi o tym, że to jest uczciwy zysk, uczciwa korzyść. Tak? Także jeżeli będzie ktoś Wam obiecywał jakiś czysty zysk, ale w związku z tym możecie się czuć jakoś tam dziwnie z tym, no to wycofać się z tego, tak? Są jakieś urazy z przeszłości tutaj. Jeżeli trzeba wziąć mniej, po prostu bierz to, co dostępne, ok? To, co jest dostępne, to, co jest możliwe. Tutaj jakiś baran chce też pokazać siły. Tutaj ktoś z Was chce ujawnić, ma jakieś marzenie i to marzenie już jest do spełnienia. I jedyne, co zostało, żeby coś właśnie... Wymyślicie o tym, żeby coś odkryć, coś ujawnić, odsłonić jakąś tajemnicę, coś nieznanego, może czyjąś tajemnicę, jakiś sekret związany może z panną, może romans internetowy. W tej karcie powiem, że są pokazane też różne zdjęcia, różne obnażania. Taka wysprzedawanie tego, wiecie, uważajcie, idźcie sobie na mój program, zapraszam, zapraszam na kawę się nazywa i tam mówię, nazwałam go Narcyz i co ma Narcyz i jego telefon, zobaczcie sobie, o tym nagrałam program. To jest taka chłodna kalkulacja, na przykład, wiecie, za kasę. Przyjemności za pieniądze. Uważajcie, z kim tam internetujecie, że tak powiem. Ale myślicie o jakimś biznesie, o jakiejś popularności, może o byciu gwiazdą, może ktoś Wam coś obiecuje. Albo zakochałaś się w jakiejś gwieździe, w cudzysłowie, estrady. Myśli ktoś może o swojej firmie, o założeniu swojej firmy. Ktoś tutaj myśli i to może jest właśnie Wasz człowiek, kto myśli o wysprzedawaniu tajemnic, o wysprzedawaniu dóbr materialnych, wysprzedaje. Handel zaufaniem, moi drodzy. Tu jest ktoś komuś zapłacił, na przykład, żeby w sądzie potem za pieniądze zeznawał jakąś nieprawdę. I tutaj to wyjdzie na jaw. Pokazują się też różne tutki, proste. Nie chcę mówić tego słowa, bo nie wiem, jak to tutaj na YouTube. Nie wszystko widzicie, to nie jest proste. Nie wszystko można powiedzieć. Łapówki różne, bardzo zła energia, jeśli chodzi o materialne pokusy, moi drodzy. Tu wracacie do zdrowia, tylko problemy ze zdrowiem odchodzą, wiecie? Zaraz sobie do tego dojdziemy. Co jeszcze? Obietnice zarobku, obietnice dobrego biznesu. Uważajcie na to. Uważajcie na to. Wiecie co, my jesteśmy bardzo podatni na w
czasie takiego smutku, kiedy nas ktoś zrani, kiedy jesteśmy tacy biedni, nieszczęśliwi, my bardzo jesteśmy narażeni na tych takich różnych oszustów, wiecie? Wtedy przyciągamy takich oszustów różnych. Ale jeszcze tutaj wam powiem, że coś jest w ziemi, jakiś skarb. Może szukasz, a może szukasz, a tego tam nie ma. Nie wiem. Co nadchodzi? O matko święta. Pan diabeł. Wiecie co, ja wam go pokażę. To jest taki, patrzcie. Obrzydliwy, brzydki, niezadbany gościu. Albo bardzo elokwentny, bardzo dobrze się maskujący i wygląda wręcz przeciwnie, cudownie. I tu właśnie może wrócić do was osoba, która udaje, że się zmieniła. Diabeł to jest, moi drodzy, mówi, że będzie okazja, żeby uwolnić się albo nie dopuścić, żeby ktoś was spętał. Ale nie taki diabeł straszny, jak go malują znowu, tak? Jeśli chodzi na przykład o pasje, o różne, na przykład duże pieniądze, jak ktoś walczy, no to ja diabła lubię, bo on przedstawia duże pieniądze, ale poza tym diabeł nie jest dobrym. Diabeł lubi nie płacić wypłat na czas, sam jeździ samochodami, sam się bawi, sam wiecie, a my zapieprzamy, nie mamy urlopów, odmawia. To jest diabeł taki, prawda? Albo związek, to jest taki, w ogóle to są, to jest związek oparty tylko na żądzy. I to jest taki związek, w którym właśnie jedno, albo oboje, ale jedno z partnerów wciąż szuka nowych wrażeń, nawet kosztem zdrady. Wykorzystuje w związku. Uważajcie, diabeł lubi wykorzystywać, diabeł lubi poniżać. To jest ego. Idzie osoba z wielkim ego. Niemoralna. To jest też dążenie do czegoś po trupach. Do władzy zazwyczaj. Tutaj jest takie... ta osoba, może koziorożec. Wy tu już w ogóle macie trzy wielkie arkana. Czyli trzy wielkie sprawy i to są takie karty, które są bardzo blisko siebie. Tu po diable mamy wieżę, a więc dla was jest to definitywne zakończenie karmy. Albo niedopuszczenie do tego, żeby ten spokój, to wasze zadowolenie, ta harmonia odeszły od was. On się cieszy, kiedy innych boli. On się wzbogaca kosztem innych. Uważajcie, bo taki ktoś do was idzie. Zwłaszcza, jeżeli teraz jest ci dobrze w życiu. Może znacie kogoś, kto na przykład tutaj... nie wiem... jakiś rolnik, może jesteś rolnikiem. Nałogi, pożądanie, brak zahamowań, ok? Albo ta karta po prostu pokaże wam, nam ciemne strony. Będzie okazja, żeby pokazać nam te słabe, ciemne strony, czyli to, co ukrywamy, to, co zamazujemy, to, czego nie chcemy, to, co wypieramy, ale
nie potrafimy się pozbyć, wiesz? Jakoś. Na przykład w takie tkwienie w tej relacji, w takiej niezagojonej relacji jeszcze. Może być z rodzicami, może być z mamą, może być z tatą, może być z partnerem, który odszedł, tak? Tutaj właśnie trzeba sobie powiedzieć, co tak naprawdę się zadziało, co ja takiego, w którym momencie mnie złapano na ten haczyk, jak ja to naprawdę widzę, jak ja tą osobę naprawdę widzę, jak ja sobie mogę ulżyć i okazać te emocje, które tyle duszę w sobie, nikt nie chciał słuchać, jak sobie wytłumaczyć, że tak właśnie było i tego nie zmienię. Bo na tym cierpi obecna relacja, na tym cierpi właśnie to, ten wasz moment teraz, w którym jesteście. Jest mi smutno, tak cierpię, zostałam skrzywdzona, nigdzie nie wychodzę, pozbawił mnie przyjaciół, może nawet się nade mną znęcał, może nie wiem co. Już na to nie pozwolę. Może ktoś też, moi drodzy, być w jakiejś całej grupie, która ma problem z alkoholem, z narkotykami. Wiecie, o co mi chodzi? Jeżeli szukasz harmonii, spokoju, żebyś wyzdrowieć, tak? Na przykład to leczenie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Trzeba zmienić leczenie. Zmień lekarza. Najlepiej weź dobrego lekarza. Okay, dobrego. Jeszcze raz tutaj się pokazuje dobry mężczyzna. Może samotny tata, może jesteś samotną... Wiecie co, dobrze jest mówić nie samotny tata. Usłyszałam ostatnio samodzielny tata, samodzielna mama. I może cię kusić kobieta, która jest wyrachowana. Takie coś może się zdarzyć. To będzie osoba nie, już zostawmy tego diabła, po prostu. Dobrze, to teraz tak. Twoje nastawienie. Szóstka buław. Widzicie? Dobrze. Bardzo ładnie. To jest, pokazuje nam się tutaj, moi drodzy, tak. Jeśli ktoś czeka na dziecko, na jakieś uzdrowienie, wyleczenie, idź do dobrego tutaj lekarza. Ktoś tutaj, moi drodzy, jest nastawiony na pozytywne wiadomości, na sukces. Ale jak was ten diabeł tu będzie kusił, no to słuchajcie, to samo nastawienie nie wystarczy. Trzeba tutaj coś sprawdzić, pamiętamy. Ale tutaj ta karta mówi, że barany pokazują takie... Ja mam poczucie świadomości i wiem, czego mogę się spodziewać. Po prostu przygotowuję się, przygotowałam się, mam już tyle doświadczeń, tutaj po prostu oczekuję teraz szacunku i zrozumienia.
A jeżeli tego szacunku i zrozumienia nie będzie, to ja i tak po prostu zrobię wszystko, żeby być szczęśliwym. Bo ja czuję się, jakbym wygrała los na loterii. Tylko jeśli chodzi o różne, tak jak mówiłam wcześniej, kuszenie, uważajcie, uważajcie, żeby to się nie okazało tutaj za szybkie. To zwycięstwo, poczucie zwycięstwa. O, on się zmienił, super. Albo poznacie jakiegoś dziada, będziecie się czuć jak właśnie, jakbyście Pana Boga za nogi chwyciły. Tu już zwycięstwo, wszystko pięknie, ładnie. No, jakaś oferta wyjazdu tutaj Wam po głowie chodzi. Otoczenie. Królowa Pucharów. To jest, moi drodzy, chodząca dobrotliwość. Ta królowa, tylko najpierw powiem o tej karcie. Ona ma intuicję, ona jest łagodna, opiekuńcza, troszczy się o innych. Również to może być mężczyzna. Ale ona bardzo często zapomina o własnych potrzebach, o własnych, i to jest osoba w Waszym otoczeniu. To może być matka, może być zmęczona, to może być partnerka i potrzebuje Twojego wsparcia, Twojej empatii, Twojego współczucia. Bratnia dusza, pasja, daj się jej ponieść. To jest osoba, która szuka miłości, ona ma bogatą osobowość. Panna znowu. Rak, skorpion, ryby. Intuicja, jasnowidzenie, porozumienie, zgoda. To, czego chce otoczenie. Ona jest wrażliwa, jest nieśmiała. Albo to jest jakiś proces. Może dosłownie, a może w ogóle jakiś proces, który przyniesie dużo emocji lub w ogóle coś się dzieje i to ciągle jest dużo emocji w związku z tym. Nie daj się wyprowadzić z równowagi, bo to może być płaczliwa taka, wiesz, histeryczka, taka panikara. Trudna relacja, jakaś oderwana od rzeczywistości. Ja wiem, że Wy rozumiecie, że ja mówię teraz o czymś innym. Manipuluje emocjonalnie, może mama, ona szantażuje, żebyś nie wyjechał, żeby nie wyprowadzać się, żeby Cię zatrzymać przy sobie. Bo bez Ciebie nie będzie jej tak dobrze. Albo to jest ktoś, kto będzie Cię do czegoś kusił, będzie potrzebować. Nie Ciebie, Twoich zasobów. A tu czeka na Ciebie pasja, czeka na Ciebie miłość. Tylko zachowaj spokój. A może jesteś zależna właśnie od tej osoby. To może być opiekunka. To może być rodzina. Mąż, żona, partner, przyjaciel. Tutaj jest do kogoś powiedziane, że musisz to wziąć pod uwagę. Na przykład współpracownicy, prawda? Bo tu wygląda jakby cała... Ludzie, z którymi pracujesz, jeżeli nie pracujesz sam lub sama, oni są z Tobą i oni są gotowi iść w ten projekt, iść w ten plan. Albo na przykład zakończacie sprawy w sądzie. To są głębokie emocje. Głębokie. I bierz te emocje.
Poświęć się trochę i zrozum te emocje. Ty się nie zastanawiaj, co on mi zrobił, co ona mi zrobiła, dlaczego mi obiecał, a dlaczego ty mnie zostawiłeś z niczym, a dlaczego ten ma kochankę, a to... Nie. Ponieważ on to zrobił, ja czułam się tak i tak. Mnie to bolało. I powoli, powoli tych emocji zacząć je przyjmować, że oczywiście tak się czułam. Już nie patrzeć na tego kogoś. A ktoś cię tutaj zainspiruje. Ktoś cię tutaj zainspiruje i wróci nawet ta pasja, ta wena twórcza. Pomocni ludzie. Jest poparcie od jakiejś kobiety. Bardzo znaczącej. Może twoja żona tutaj troszczy się. Czego nie wiesz? Dwa puchary. No kochani, dwa puchary to jest nowa droga, to jest miłość, różne umowy, różne kontrakty, nie martw się, to po pierwsze, będziesz czuć się bardziej kochany niż zwykle, nie martw się, po prostu idź za tą miłością, ale jest też informacja do kogoś, kto ma kogoś i nie wie o tym, że ten ktoś ma rodzinę, albo że ten ktoś jest nieuczciwy, że to jest jakiś kusiciel, że to jest jakiś dziwny właśnie, jak się to na tych giełdach tam wiecie. I nie inwestuj w to, zwłaszcza jeżeli twoje życie teraz jest tutaj w harmonii i dostatku. Po prostu nie daj się skusić. Bo tutaj ten, to jest persona, to jest człowiek, który używa masek. On zakłada maski. On lubi hulanki, on lubi rozwiązłość, on nie lubi prawdy. Wieża ukazuje prawdę. No i tu trzeba wybrać. Również jest, kochani, powiedziane tak. Związek to jest zaangażowanie, to jest pasja, to jest otwieranie się na poznawanie drugiego człowieka. Akceptowanie takim, jakim jest tego człowieka. Akceptowanie siebie takim, jakim się jest. Jeżeli osoba się nie może zmienić, trzeba to zaakceptować. Jeżeli się nawet nie chce zmienić, jeżeli sytuacja się już nie da się tego zmienić, tego już się nie zmieni. Chcecie ruszać do przodu? Trzeba przestać się już bronić, zostawić to. A czekają was tutaj miłe spotkania, moi drodzy, z ludźmi, którzy będą chcieć po prostu dzielić z wami czas, ciepłe słowo, uczucie nawet. Ładnie. To są pozytywne informacje, ale ty musisz się odwrócić do swojej przyszłości, przodem, do przyszłości, bo niektórzy jeszcze tutaj tkwią w sytuacji jakiejś, w jakiejś pracy, w jakimś związku, w jakiejś relacji, która już nie cieszy, tu już z tego nic nie ma. Tutaj jest
tutaj jest osoba, która jest nastawiona na zwycięstwo. Jest osoba. Tutaj jeszcze bym chciała powiedzieć, że wiecie, nie, jeżeli jesteś w takim związku, w którym tylko musisz dogadzać tej osobie, musisz się tam naginać, tak uważasz, że musisz. Skąd się to bierze? No jak byliśmy mali, no to musieliśmy, tak myśleliśmy, to jest naturalne, że jeżeli mama jest zadowolona, to my jesteśmy zadowoleni. Jeśli mama się śmieje, to nam jest dobrze. I nam to po prostu zostaje. I trzeba się zastanowić nad tym, jak ja reaguję na różne rzeczy, na inną osobę. Czy to nie jest tak przypadkiem, że jeszcze mi zostaje to zadowalanie innych, tak? Bo tutaj jest jakaś właśnie taka rozchwiana królowa. Nie wiesz też, że jesteś doceniona, że będziesz lub doceniony. Bliscy ci tutaj sprzyjają. To może mogą być współpracownicy, czy chodzi o bliskich rodziny, czy przyjaciół. Bliscy. Tutaj widzimy równowagę, widzimy partnerstwo, widzimy uczciwość. Masz uczciwych ludzi wokół. Tylko jest to kuszenie tutaj. Jeśli są jakieś zobowiązania do spłacenia, one mogą też być. To robią w chwilówkach różnych. Ludzie biorą chwilówki i później mają straszne problemy. Muszą płacić dużo więcej, niż wzięli tej chwilówki. To taki przykład. Jeżeli masz jakieś coś do spłacenia, dokończę, to będzie kasa, będzie. Bo tutaj też pokazuje się, że komuś będzie w tym czasie potrzebne wsparcie. Albo ty będziesz może komuś coś płacić, albo ktoś tobie. I to jest bardzo ważne w tym czasie. Ale też tutaj nie wiesz tego, że ta osoba chce być razem, myśli o małżeństwie, może chce się oświadczyć nawet. Trzeba też uważać na różnego typu osoby, które lubią sobie popijać. Ktoś nie widzi, zupełnie ktoś inny, że ta miłość po prostu no nie jest odwzajemniona, wiesz? I nie będzie. Tej osobie chodzi tylko o kasę. Jest niestabilność emocjonalna, po prostu. Skończ z tym, zanim będzie za późno. I nie ciesz się tutaj za szybko z jakiegoś sukcesu. Bo tutaj czegoś jeszcze trzeba będzie bronić. I teraz, moi drodzy, rezultat: 3 buławy. Ładnie. Trzy buławy. Ja sobie już tutaj tasuję karty dopowiadające. Moi drodzy. Karta mistrzostwa. Co wam tu powiem? Bardzo jest kojarzona z kartą maga. Czyli wszystko się, moi drodzy, ułoży. To jest brama do przyszłości, do tego, co planujecie, do tego, co chcecie. Ona jest otwarta tutaj. Podróż, urlop, ktoś myśli o tym. To będzie. Jakieś negocjacje, jakieś może handlowe. No, ale też właśnie ktoś jakby... A nie, nie powiem tego.
na złość matce odmrożę sobie uszy, ale nie. Tu jest życzenie, tu jest próbowanie czegoś, tu jest jakaś nadzieja z tą gwiazdą na coś. Projekty właśnie. Plany, wyjazdy, zmiany. Mocne wrażenia. Mocne wrażenia. Ktoś postanawia coś zrobić, wraca ktoś, na kogoś czekasz już może długo, może ty wracasz, może wyjeżdżasz, na coś czekasz, co już się pojawia na tym horyzoncie. Nowy związek, nowa praca, czy rozwód, czy jakieś sprawy z dziećmi, dyplomy, projekty, budowa domu. Uwalniacie się z ograniczeń, z tego, co was ogranicza, z tych dziwnych autorytetów, z tych dziwnych przekonań swoich, że jak nie będę cicho, to że jak nie będę cicho, to będzie znowu ona niezadowolona lub on. Sama jestem sobie autorytetem, sam jestem dla siebie autorytetem. Także uważajcie, żeby was coś nie opętało. Jakiś ognisty trójkąt tutaj jest. Może w sanatorium? Wiecie, bo tu siły i energii, moi drodzy, nie brakuje. Ale są skłonności do rujnowania nawet własnego zdrowia. Także prosi się terapeuta, jakieś tam, wiecie, różne tego typu sprawy. Nie wkładam palca między drzwi. Nie będę wchodzić w ten romans, zajmuję się swoją rodziną, zajmuję się teraz swoim zdrowiem, nie wierzę już tej dziwnej takiej zielarce czy tam komuś. Zajmuję się tym sam. Sama sobie rzepkę skrobię. Wychodzę z tej ciasnoty takiej, z tej ciemnoty. Nie oglądam się tutaj na innych, na tych oczywiście, co mi źle radzą. Muszę teraz we własnym imieniu zacząć działać. Jestem opanowana i nie stracę tutaj głowy dla, wiecie, nie stracę tej emocji, przez emocje głowy dla tej osoby, dla tego kogoś, dla tego czegoś. Emocje mnie tu nie poniosą. Nie. Dlatego, że to ja jestem autorem swojego życia od tej pory. Ja manifestuję swoje przeznaczenie. To ja kreuję. Ja sam osiągam mistrzostwo. Panuję nad rzeczywistością. Ufam sobie. Bo jestem pewna tego, co robię. Bo jestem pewien to, w co chcę zainwestować, w co się zaangażować. Mam siłę. I jak się upewnię, że mam rację, to wtedy mogę powiedzieć, ja wiem, czego chcę, ja wiem, że mam rację i tego nie zmienię. Już nie będę czekać na to, aż ktoś po prostu, czy ktoś będzie zadowolony, czy nie, że ktoś mi będzie dyktował warunki, że tego mam robić, tego mam nie robić. Nie, tego już nie będzie. Ja jestem autorem swojego życia. Macie jakiegoś przyjaciela wokół, kto wam pomoże tutaj. Kto wam może się oświadczy. Ale tu pokazujecie, że się godzicie z tą przeszłością. Do czego jest umiarkowanie? Wow. Mag. No słuchajcie. Do czego jest diabeł? Chwilę muszę pomyśleć, wiecie. Dwójka buław.
Dlaczego jest trójka buław? 9. Bardzo ładnie. I as denarów. No pierścionek idzie jak, nie wiem. Tu jeszcze też, słuchajcie, uważajcie, bo mi się taka pojawiła sytuacja, w której może być, na przykład, wiecie, zdarza się, że jest walka o spadek, czy ktoś dostanie jakiś majątek, otrzyma, czy coś. No to tutaj trzeba się zastanowić nad tym, bo ten majątek też może być obciążony. Nie będzie to o tyle warte, ile sobie ktoś myśli. Koniec tej niepewności, tego wahania tutaj. Koniec. Ja już się tym tutaj nie przejmuję. Ja już się nie będę dla nikogo poświęcać, fatygować, wiecie, wysysać z energii. Nie. Ja rozwiązuję tutaj swoje wątpliwości teraz. Jeśli nie mam racji, to po prostu nie będę się upierać. A jeśli ją mam, no to ją mam. Kropka. Jeszcze mi jest potrzebna jedna buława, żeby sprawę zakończyć. Mam mocny punkt podparcia. To jest tutaj mój as w rękawie. I tu jeszcze dobry przyjaciel, zobaczcie. Lub osoba, która się do was tak tu jak grzeb do psiego ogona przyczepi i będziecie się tak za wami ciągnąć, jak ten diabeł, wiecie? W łachmanach jakichś jeszcze was pozbawi tych waszych pieniędzy. Tu uważamy. Tak mówię. Ale mag, moi drodzy, nie będę się tutaj do nikogo dopasowywać i osoby, które są jak chorągiewki, czyli zmieniają swoje poglądy, robią raz tak, raz siak, raz chcą, raz nie. Oni nie idą w kierunku mojego przeznaczenia. Dlaczego? Bo ja, baran, ja nie rzucam słów na wiatr. Tym razem. Jestem po prostu zdecydowany. Najtrudniejszy, pierwszy krok odchodzi do przeszłości. Idziesz i robisz. Cudnie. No, niektórzy jadą na urlop. Tutaj to już jest bardzo blisko. Dziękuję. Ładnie. Moi drodzy, trzy karty, przepraszam, pięć kart dzisiaj anielskich odpowiedzi. Nie idźcie tam, gdzie nie będzie tak, jak myślisz. Nie idź tam. Specjalista w każdej jednej sprawie jest tutaj ważny. Dobrze. Odpowiedź numer 1, 2, 3, 4 i 5. Wybierzcie sobie. I moi drodzy, odkrywamy odpowiedź numer 1. Ogromne tak. Mnie się ta karta kojarzy z harmonią, zobaczcie. Odpowiedź numer 2. Nie. Za mało widać. Odpowiedź numer 3. Sukces. Odpowiedź numer 4.
Jesteś gotowa, jesteś gotowy. Na przykład odejść z tego związku, z tej relacji, z tej pracy, z tej sytuacji, która już przestała cieszyć. Nie ma co, po prostu szkoda życia. I odpowiedź numer 5. Bądź asertywny. Zacznij trenować. Na małych rzeczach. Po prostu. Dzisiaj nie mogę. Lub muszę się zastanowić, zanim odpowiem. A ja życzę Wam cudownego miesiąca i abyście po prostu mieli, nie wiem co, zawiesiłam się, mieli dobrą energię do ominięcia tego złego diabła, prawda? I wykorzystać tą pasję i nie przegapić tego. Trzymajcie się, kończę, bo to już i tak długo. Dzięki. Trzymajcie się, kochani.